Hej, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl, mam na imię Mateusz i dziś zajmiemy się porównaniem. Będzie to porównanie Nexusa 4, który premierę miał ponad rok temu w październiku 2012 roku, a Nexusem 5, który miał premierę dokładnie też w październiku, ale 2013 roku. Zapraszam do oglądania. Jak może zmienić się rynek telekomunikacyjny w przeciągu roku? Ano znacznie, aczkolwiek nie jakoś można powiedzieć szałowo, że tak powiem. Czyli mamy tutaj zmiany, owszem, na lepsze. Mamy różnice w dwóch urządzeniach referencyjnych od Google, bo przecież tak ma wyglądać perfekcyjny telefon z Androidem, dokładnie z taką specyfikacją, z takim wyglądem. To jest Nexus, czyli też telefon nie dla wszystkich. Można powiedzieć, użytkownicy Nexusów to są takimi beta testerami, którzy jeszcze płacą za to, że mogą przetestować urządzenie od tego amerykańskiego giganta. No ale nie o tym. Dzisiaj będzie troszeczkę inne porównanie niż zwykle robię, ponieważ przyjrzymy się właśnie, jak zmienił się system, jak zmieniła się specyfikacja w tych dwóch smartfonach w przeciągu roku, jak zmienił się wygląd, czy Google wyciągnęło wnioski z ostatniego właśnie Nexusa 4 i czy poprawiło te błędy. Więc może zaczniemy od wyglądu. No, Nexus 4 i Nexus 5, no, szerokość można powiedzieć jest identyczna, jeżeli chodzi o te dwa smartfony. No tutaj Nexus 5 jest troszeczkę dłuższy o kilka, można powiedzieć, milimetrów, więc jakoś tam, można powiedzieć, tutaj wielkiej różnicy nie ma. Różnica jest oczywiście w ekranie. Mamy tutaj prawie 5-calowy ekran w Nexusie 5, dokładnie 4,95 cala. W Nexusie 4 mamy 4,7 cala. No i rozdzielczość ekranu w LG Nexus 4 mamy 1280x768 pikseli. W piątce mamy Full HD 1920x1080 pikseli z fantastycznym zagęszczeniem pikseli w stosunku 480 dpi. Na korzyść Nexus to jest 320 dpi, więc tutaj już różnicę mamy, aczkolwiek jeżeli się przyjrzycie na pierwszy rzut oka, jakiejś wielkiej, można powiedzieć, różnicy nie ma, ale mówię, ekran na pewno w Nexusie to jest następna generacja tych ekranów, tak jak to zrobił Samsung, tak jak to zrobiło Sony. Mamy tutaj ekran Full HD. Wracając do samego wyglądu, no rok temu Google zaskoczyło wszystkich, właściwie LG zaskoczyło wszystkich i mamy tutaj szklanego Nexusa pierwszy, tak wykonany telefon, można powiedzieć, z tej stajni Google. Miało to swoje wady i zalety. Oczywiście dzięki temu, że Nexus jest szklany, mimo że pokrywa tą obudowę, całe szkło Gorilla Glass i z przodu, i z tyłu, no to jednak był bardzo podatny na same zarysowania i na same pęknięcia. Po prostu trzeba się z Nexusem 4 obchodzić jak z jajkiem. Na początku były również problemy z samym głośnikiem. Głośnik umieszczono tutaj na samym plecach tego urządzenia, na tej, jakby można powiedzieć, pokrywie. Tutaj w Nexusie 5 już wyrzucono ten głośnik na sam dół telefonu, czyli mamy dokładnie tutaj głośnik i mikrofon. Dzięki temu, jeżeli położymy Nexusa w ten sposób, spokojnie będziemy mogli sobie posłuchać, powiedzmy, muzyki, czy rozmawiać wręcz przez ten telefon. No tutaj był problem, ponieważ jak położyliśmy ten telefon tak, no zwyczajnie blat, powiedzmy, stołu nam zagłuszał ten głośnik. W następnych wersjach Nexusa 4 dołożono takie specjalne nóżki, które umożliwiały właśnie lepszy odbiór tego samego głośnika. Okej, może lecimy dalej. Aparaty po 8 megapiksele. Tutaj zdecydowanie przoduje również Nexus 5, który robi naprawdę fantastyczne fotki. W Nexusie 4 te fotki były dość blado wypadały, podobnie jak to było właśnie z muzyką. Tutaj jest niesamowity postęp w stosunku piątki do czwórki, jeżeli chodzi o same multimedia. Może nie o same funkcje multimediów, bo one są dokładnie, można powiedzieć, takie same.
Czyli jeżeli wejdziemy na aparat, czyli dokładnie mamy praktycznie to samo aparat, ale jeżeli chodzi o jakość zdjęć, no to tutaj nie ma też jakiegoś porównania. Oczywiście fotki zrobię tym i tym, spróbuję zrobić takie same, żebyście mogli sobie porównać, jak to mniej więcej wygląda. Mając Nexusa, no oczywiście mamy najświeższe oprogramowanie. Nexus 4 oczywiście załapał się na Androida 4 wersji 4 KitKat. Tutaj jeżeli chodzi o Nexusa 5, już mieliśmy domyślnie ten telefon zainstalowany tym systemem. No i trzeba przyznać, że tutaj no nie ma żadnej różnicy w działaniu tego systemu. Wszystko chodzi naprawdę bardzo, bardzo sprawnie. Mój Nexus już tutaj działa ponad rok. Mam pełno aplikacji zainstalowanych, ale jeżeli chodzi o działanie tego systemu, to nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Tak samo tu i tu chodzi to doskonale, płynnie i Google należy się pochwała, że w końcu zoptymalizował system no, na miarę czasów, można powiedzieć. Co jeszcze ciekawego? No przede wszystkim jeżeli chodzi o specyfikacje, no Nexus 5 ma najnowszy procesor Snapdragon 800, 2 GB pamięci RAM i procesor Adreno 330. Jeżeli chodzi o Nexusa 4, w momencie premiery to był Snapdragon S4 Pro na rdzeniach Krite o taktowaniu 1,5 GHz i Adreno 320. To był na październik 2012 bardzo dobra specyfikacja, choć wydaje mi się, że nie najlepsza, bo tam za chwilę wychodził przecież Samsung Galaxy S4 i Xperia Z, więc tutaj można powiedzieć, no i HTC One, więc Nexus no bardzo szybko został no niejako w tyle. Niedużo, bo przecież oczywiście Snapdragon S4 Pro to bardzo wydajne procesory, ale jednak, no tutaj Nexus 5 od razu mamy 800, czyli podobnie jak w S4 właśnie, jak w G2, bo to jest można powiedzieć najpierw wyszedł G2, LG G2, a dopiero potem Nexus 5 na tych podzespołach z G2 zbudowano właśnie piątkę. Co tam jeszcze miało Snapdragon 800? Z1, Z Ultra oczywiście, Note 3. To wszystko są najwydajniejsze procesory aktualnie na świecie. Jeżeli chodzi o pamięć wbudowaną, to też tutaj Google nie zachwyciło. W Nexusie 5 mamy dwie możliwości rozbudowy pamięci, do 16 i do 32 GB pamięci w zależności od wersji oprogramowania. W Nexusie 4 był 8 i 16, ale za tą cenę można powiedzieć, która była dostępna właśnie za Nexusa 5, czyli 1349 dokładnie euro, bo tyle kosztowała w Europie wersja 16-gigowa i właśnie ta, czyli cena pozostała niezmieniona, jeżeli chodzi o przeciągu roku. No a przyrost mocy, można powiedzieć, jest dość znaczny. Tak jak widzieliście tam w benchmarku Antutu, nie wiem czy dokładnie tam widzieliście, no 16 tysięcy punktów jeżeli chodzi o Nexusa 4, 27 tysięcy punktów jeżeli chodzi o Nexusa 5, ale przy normalnym użytkowaniu absolutnie nie widać tej różnicy w samej wydajności. Oczywiście Nexus 5 jest też wyposażony już w LTE, czego nie miał Nexus 4, chociaż niektórzy się łudzili tam, że jednak Nexus 4 też ma LTE, ale to jest nieprawda. Po prostu Snapdragon S4 Pro obsługuje LTE, ale same moduły nie zostały tutaj do telefonu dołożone, że tak powiem. Oczywiście Bluetooth 4.0, funkcje NFC, to wszystko mamy w Nexusie 4 i w Nexusie 5. Czy Google dokonało jakiegoś skoku, wypuszczając Nexusa 5? Na pewno tak, na pewno tak. No, jakby to powiedzieć, musieli coś zrobić. No, jak wiadomo, rok rocznie pojawia się nowa wersja Androida z nowym telefonem, więc tutaj pozbyto się tych błędów. Miałem na myśli tutaj ten głośnik. Ta obudowa też już jest o wiele, wiele trwalsza. Tutaj mamy szkło, tutaj mamy taki, można powiedzieć, nagumiony plastik, też z bardzo fajnym, intymnym napisem ceramicznym Nexus. Poprawiono zdecydowanie multimedia, poprawiono ekran, choć też można powiedzieć przy tej rozdzielczości, jeżeli tutaj się przyjrzycie, no nie ma jakichś, można powiedzieć, jakichś rażących zmian. Musicie sami przyznać. Jednak ekrany IPS-owe bardzo dobrze się sprawują w smartfonach i naprawdę jestem zwolennikiem tych właśnie
ekranów. No i kończąc oczywiście, polecam kupno Nexusa 5, to jest dobry stosunek ceny do jakości. Nexus 4 już się troszeczkę zestarzał, ale to cały czas jest sprzęt, który moim zdaniem bez problemu wytrzyma rok czy dwa lata kolejnego użytkowania. Trudno powiedzieć, czy Nexus 4 dostanie już kolejny update do Androida. Nie wiem, 5? Trudno powiedzieć, już się pogubiłem, już nawet chyba najwięksi recenzenci nie podejmą się wersji, jaka następna będzie, czy to będzie 5, czy 4, tam 5 i tak dalej, więc, ale Nexus 5 na pewno będzie miał wsparcie jeszcze przez kolejne 2 lata, przynajmniej 2 update'y jeszcze dostanie. No i to tyle ogólnie. Tak zmieniła się generacja Nexusów przez ostatni rok, czyli na pewno wygląd, na pewno specyfikacja, choć nie jakoś tam specjalnie porażająca. Rozszerzono troszeczkę pamięć, przede wszystkim rozszerzono też ekran, ale nieznacznie, o 2 cala można powiedzieć, o niecałe 3 cala, ale mamy tutaj już rozdzielczość Full HD. No i tyle. Zachęcam Was do komentowania, co Wy sądzicie o tych dwóch generacjach smartfonów. Czy warto wymienić Nexusa 4 na Nexusa 5? Jestem ciekawy Waszych opinii. No i tyle. Dzięki za oglądanie. No i co? Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!